Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, w której nie nagrywałam, a chyba skończyłam na ostatnim vlogmasie i przestałam nagrywać i zrobiłam sobie przerwę, więc stwierdziłam, że wracam. Koniec leniuchowania. I takim oto sposobem jestem i tutaj do Was mówię. Więc tak, dzisiaj w planach mam na pewno posprzątanie mieszkania i to muszę to zrobić. Później wyjdziemy może na jakiś mały spacerek z Wiki. Muszę zaliczyć małe zakupy również. I co jeszcze? Pójdziemy do mojej mamy i mam straszną ochotę zrobić sobie jakiś sok albo smoothie, więc na pewno muszę wypić jakąś bombę witaminową. A tutaj leży obok mnie moja mała fasolka. I już jest z gołymi nóżkami. Czeka, aż ktoś ją przewinie. Wiki? Czyje to takie małe stópki? Czyje? Czyje to małe stópki? Czyje, czyje, czyje? Patrzcie, patrzę się jak zaczarowana w aparat. Chyba dawno go po prostu nie widziała. Nie uśmiechniesz się nawet? Nie uśmiechniesz się nawet? Co to ma być? Uśmiechnij się troszeczkę. Tak, Wiki teraz nas budzi gaworzeniem. Zaczął się ten etap. Zaczął się ten etap. Ok, więc ja ją przewijam i do Was wracam. I standardowo Wiki idzie do swojego raju zabawek, a mamusia idzie się ubierać. Ja już się ubrałam, pomalowałam się już wcześniej, więc widzieliście mnie już w makijażu. Niunia bawi się karuzelą jak co rano, a ja tymczasem idę sobie zrobić jakieś śniadanko i zabieram się za sprzątanie. Ostatnio robiłam ostrą selekcję moich wszystkich szminek i powiem Wam, że większości tych, których nie używałam, się pozbyłam i zostały tylko te, które lubię najbardziej. I zaraz Wam pokażę, które to są te moje ulubione. I tutaj są te wszystkie pomadki, których używam najczęściej i najbardziej je właśnie lubię. I są to te z Golden Rose. Ja je ostatnio dodawałam na Instagram, także tam możecie sobie zobaczyć te pomadki wraz ze swatchami właśnie. One się bardzo długo trzymają, także myślę, że niedługo zaopatrzę się w większą ich ilość, ale są naprawdę świetne. Kolejne to są te z Lovely. Też Wam je któregoś razu pokazywałam i już wiecie, że męczę je po prostu cały czas. Ten tint z Belle, ja go pokazuję chyba już od początku YouTube'a, od kiedy zaczęłam nagrywać. Mam jeszcze taką pomadkę z Golden Rose i też ją bardzo lubię. Ona się już aż tak długo nie trzyma niestety, ale jest bardzo fajna. I oczywiście Bourjois. I jeszcze mam tą taką ciemniejszą i ją również lubię, tylko nie wiem, gdzie ją wsadziłam. I mam jeszcze pomadkę z Kobo. Też taki nudziak i też jest bardzo, chociaż nie, to jest bardziej róż. I też jest bardzo fajna, też się za długo nie trzyma niestety, ale kolorek jest naprawdę super. A tutaj siedzi mój prosiaczek i tak się ostatnio zastanawiałam, czy nie wprowadzić nowej serii na mój kanał Prawdziwe Życie. I pierwszy odcinek to by był chyba Prawdziwe Życie z Bulldogiem Francuskim. Jak to naprawdę z nimi jest? Co Wy na to? Oglądalibyście takie odcinki? Brighter than stars, we burst through the skies, leaving the past behind. Everything that we touch is alive and we're free, a promise to keep. Euphoria morning, be here with me now. We've got no tomorrows, we live and it's loud. Can't this moment last forever? Yeah, we're burning like the sun. Ja posprzątałam, Wiki się wyspała. Jak widzicie, już jest pełna energii. Tak? Już jesteś pełna energii? Tak! I teraz ja zamierzam wstawić zaraz zdjęcie na Instagram, bo muszę prosić Was o pomoc. Niunia właśnie wstała ze swojej drugiej drzemki, przed chwilą zjadła. I tak jak leżałam sobie, jak ona spała, to przypomniało mi się,
jak byłam w ciąży i o moich zachciankach ciążowych i wiecie, że ja potrafiłam zjeść całe ptasie mleczko. Ja wiem, pewnie tutaj zaraz popłynie fala hejtu na mnie, że jak ja mogłam jeść tyle słodyczy, ale naprawdę ja nie umiałam się powstrzymać. Ja miałam takie parcie na słodkie. Straszne to było. A jeszcze bardzo dużo jadłam arbuzów. Ja codziennie potrafiłam sobie kupić całego arbuza i ja go jadłam. Non-stop jadłam arbuzy. Później już pod koniec już nie były takie dobre, ale naprawdę czasem specjalnie po arbuza wysyłałam Daniela. I wiecie, co Wam powiem? Arbuza to nawet bym teraz zjadła. Zaczęłam Wam mówić to dlatego, że zastanawiam się, co kupić w sklepie, bo za chwilę jadę do sklepu, jak moja mama przyjdzie popilnować małej, później wyjdę z Lilą na spacer i pojedziemy właśnie do rodziców, trochę tam posiedzimy i tak. A później zabierze nas Daniel, jak wróci z siłowni i z pracy. A okruszka musiałam przebrać, bo była mała, a nawet duża awaria. Okej, jadę już na zakupy. Musiałam związać włosy w warkocza, bo wszędzie po prostu na podłodze są te moje włosy i już mnie to tak denerwuje, że musiałam je po prostu związać. I tak jak Wam mówię, jadę na zakupy i z Lilą na spacer później i do rodziców. Okej, jestem u rodziców i będę robiła koktajl. Mam banana, pomarańcze i kiwi. I mam chyba jeszcze mrożone truskawki i maliny, więc jeśli je znajdę, to też je dodam. Okej, na razie dodałam dwa banany, dwa kiwi, ale chyba wyszło z półtorej, bo ja, osoba, która uwielbia kiwi, musiałam trochę podjeść. Do tego jedna pomarańcza i doleję troszeczkę wody i moja mikstura gotowa. Stwierdziłam, że nie dodaję mrożonek. I gotowe na zdrówko. A Wiki znowu dostała prezent. Jak po prostu co vlog. I już Wam pokazuję, co jest w środku. A jest tutaj taki misio. Taka szmatka z misiem. Czekolada. Tutaj Wiki oczywiście coś krzyczy. I taka książeczka do wody. I oczywiście, tak jak mówiłam, czekoladka. Kto tak krzyczy? Kto tak krzyczy i straszy? O, już spać się chyba nie chce. A, nie jedz prześcieradła! Więc ja idę usypiać Niunię, która krzyczy i odezwę się do Was później. Wróciłam już do domku. Malutka właśnie śpi. Zasnęła w aucie. I będę robiła teraz kolację i chyba będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś tego vloga zmontować, a jeśli nie, to najwyżej będę nagrywała jeszcze jutro. A jeśli uda mi się, to nagram jutro może jakiś makijaż. Także pa, pa!